Także dzisiaj, proszę Państwa, jest odsyłanie od Annasza do Kajfasza, że tu Pani pewnej nie udzielono pomocy. No, także proszę Państwa, no różnie jest, różnie. Od Annasza do tego, do Kajfasza. Że pan lekarz rodzinny naraził moje zdrowie, ponieważ wykryto u mnie polipa, na szczęście dzięki mojej zapobiegliwości. Nie w październiku, tylko 12 maja miałem kolonoskopię. Tego polipa mi wycięto i powiedział mi lekarz onkolog, że gdybym do października czekał zgodnie ze zleceniem, to ten polip miałby już kilka centymetrów. Podobnie ta pani, to nie może być tak, że rzuca się nas na kolana i mówi się tego, jeszcze raz powtarzam, artykuł 146 kodeksu. Widzicie Państwo, jakie są problemy. Wolno narażać człowieka na utratę zdrowia. Sami sobie, proszę Państwa, szkodzą cygany. Kto wyprowadził stomatologów ze szkoły? Sami sobie szkodzą. Ten się zajmuje latami 50. i 60. Proszę ustalić, kto wyprowadził stomatologów ze szkolnictwa. Pozdrawiam serdecznie, szczęście. A no właśnie, Janek Witek też. Pozdrawiam również. Kto wyprowadził stomatologów ze szkolnictwa? No kto? By dzieci miały czerwone zęby. Proszę wybaczyć, jeżeli nie byłem dość precyzyjny, to jest inaczej. My mamy w sobie wielką determinację i my w tym sensie ostrożnie nie będziemy, będziemy działać radykalnie. Ja tylko zmierzam do tego, ale jak się zastanowił, proszę Państwa, że najbardziej go boli, że oni są dziady katolickie. Ja mówię, no jak jest burdel, proszę Państwa, w Bibliotece Narodowej, jakiś facet siedzi w koszulkach paski, to nawet jest widoczny, bo spotkałam go przy Centralnym, jak wysiadł z tego samego tramwaju. I kurwa, Polska, kurwa, że tego, to na komputerze. No to jak siedzieć z takimi ludźmi przez 2 godziny? No to przecież ludzie się boją. Nawet jeśli by mieli zwrócić uwagę. No i co? I nie ma, proszę Państwa, jak? Dopiero po 2 godzinach przyszedł ten z ochrony i mu zwrócił uwagę, że tu skarga była, że ktoś przeklina. To przede wszystkim, co on mówi, kogo przeklina, że Polska. I to są przecież miejscowi, Polacy, są to tubylcy, którzy są z Warszawy, spod Warszawy, tak się zachowują, no Krzysiek Rubiński, ta gruba locha, to przecież skąd, jak nie z Szczerbeka. No, tam tych takich pijaczków jest więcej. Tylko, że tylko ta mała różnica, że ja jestem blisko. Ale to jest nawet jeszcze gorsza sytuacja. I proszę sobie wyobrazić, to jest takie krękanie, pieprzenie, przepraszam za wyrażenie, ale naprawdę to mnie tak prowokuje do pewnych rzeczy, bo dopiero co niedawno oglądałem program, gdzie zasłynął znowu wspaniały owsiak, który do dzieci, słuchajcie, żeby być takim autorytetem, to trzeba nie ściemniać, Przecież on mówił, tutaj załatwiam to dla starszych, dla dzieci, co on załatwił? Jak można mówić, innych, że Polska to kurwa, bo komputery mu nie chodzą. Niby załatwił, no. Załatwia smorząc. No przecież mają monitoring, jest nagrane, są tam wygadania. Nie oszczędzę tutaj szczegółów, bo po prostu na samą myśl... Na samą myśl, że przyszedł ochroniarz i mówi, że są zgłoszenia, że on przeklina. I co on mówi? No. Natomiast chciałem tylko pod tym aspektem popatrzeć, a gdzie jest w ogóle tutaj ochrona? To jeżeli nie ma właśnie ochrony w danym momencie, nie ma standardów, proszę Państwa, no jak można siedzieć 3-4 godziny w takim klimacie? Ludzie się też boją. Co wtedy będzie? Z takimi mędami. To jest zagrożenie do posegi, tamten pan podał jakiś artykuł, a to jest po prostu zagrożenie, nie wiem, ja nie jestem prawnikiem, ale ja bym tutaj znalazł, proszę Pana, nie będzie. Zagrożenie, które się nikt w danym momencie nie obchodzi. Nikogo to nie interesuje. Interesuje czasem wywiad, który ktoś chce sobie zabezpieczyć i w tym wywiadzie określić, że tu jest ta sytuacja. Dobrze, dzisiaj oberwało się tej bibliotece. Dziękuję bardzo, panu Jerzemu, pozdrawiam. Narodowej, oj się oberwało.
A zatem nie poniedziałek. Ludzie wyraźnie mają serdecznie dość tego bałaganu. No bałagan, to burdel, nie bałagan. Jeśli ktoś ma największą pretensję do obecnych rządów Platformy i PSL-u, to ja mam wrażenie, ludzie mają dość. Oprócz bezrobocia, wyjeżdżania... Siedzą jak trusie, bo się boją coś powiedzieć. Zwróć uwagę dziadowi, to cię wiesz na pieprzy, wiesz, tamtych drzewach, no. To wszystko leży... I cała Biblioteka Narodowa. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że Platforma... Dziady katolicy, jak się patrzy. Właściwie nic złego się nie stało. Jak się zastanowił, ale to dlatego pan... udawał jakiegoś, wiesz, na prawosławnego, albo mormona, albo ewangelika. Trzeba ewangelizm. Zwracać uwagę na różne nieprawidłowości. Próbujemy te ustawy, które były w Sejmie, poprawiać. To wszystko jest na nie. Nikt nie próbuje nawiązać dialogu i wziąć chociażby część naszych pomysłów. Nie. Na wszystko jest nie. Ja pamiętam, była kwestia... A już tak powiedziałem, żeby powinien pójść na mszę, to wtedy może jakoś znormalnieje. I on się tak zastanowił, że na mszę. Tak. Boże, jak rozrabiać to można, ale jak podsumowują, to mówią, że to są z Kościoła katolickiego ludzie, no to wtedy oni się zastanawiają, że to wstyd. No to trzeba tak nie robić, nie postępować. Zawsze wiedzieli lepiej. Ludzie się obrażają, bo siedzą 3-4 godziny w burdelu. Potem rzuca ktoś numerkiem, bo jest zdenerwowany i ma prawo. No. No i co? Sukcesywnie, element po elemencie, tak aby poprawiło się, wiedząc, jak to jest ważna dziedzina. Ale jest też taki element, który dało się tutaj pięknie, że tak powiem, uregulować, ale to nie dzięki Platformie, bo to wcześniej już. Chodzi o ratownictwo medyczne, które pozdrawiamy gorąco ratowników wszystkich, bo jednak ta sprawność została doprowadzona do perfekcji, że w ciągu kilku minut właściwie jest ta pierwsza pomoc w miastach, prawda, czy gdzieś wypadka. Stoją ochroniarze, gadają głupoty, pieprzą, nie reagują w danym momencie, no przepraszam bardzo, Biblioteka Narodowa i ta nazwa chyba wymaga, prawda? W jakim kierunku to idzie obecnie. Ustawa no to trzeba pracę u podstaw robić, bo to przecież potrzebna siłaczka jakaś. A ono coraz mniej się staje państwowa, no, no. Prywatny. Ja bym jednak jakaś chciał, siłaczka potrzebna jest. Aby to, żeby pewne bariery nie przekroczyć, aby ono jednak było przede wszystkim państwowe. Jakoś nikomu nie przyszło do głowy, że straż pożarna może być prywatna na przykład. Jakby był pan Jagiełło, dyrektor, to było super. I wernisaży pełno. I coś się działo. A tu kurwa, wie pan, zrobili. Nic się nie dzieje. No nie państwowy, natomiast nie, że krok po kroku... I on mówi, że kurwa, że Polska to kurwa, a to za problem? No przecież on stąd, z Polski. No, udaje, wiesz, Francuza, Amerykanina, akurat. Różne nieprawidłowości pokazują, jak to wszystko nie działa. Wyobraźcie sobie państwo, mieliśmy na ten temat debatę w komisji i jeszcze nie w całej Polsce działa numer 112. Dlatego dzwoni się inaczej na to pogotowie. Te uwagi to już za późno. Jeszcze nie będziemy na terenu całej Polski. Żyjemy w środku Europy. Ustawa działa od Europejskiego Ratownictwa, to działa od 9 lat, od 9 lat. Wiele innych rzeczy już w międzyczasie się wydarzyło, a my nie potrafimy mieć na całą Polskę numer 112, nie potrafimy robić koordynacji właściwej. Pamiętamy sytuację kiedyś, jak doszło do jakiegoś dużego wypadku na autostradzie na granicę dwóch województw i było później kogoś tam nie uratowano, bo nie było wiadomo, kto ma jechać, kto ma koordynować. No dochodzi do tego, co po absurdów. Dalej, w ogóle w ochronie zdrowia to też się wydaje nie do uwierzenia, że mając znakomitych informatyków, którzy są nagradzani na całym świecie, mamy cały czas problemy z informatyzacją. Nie opłaca to być zdrowia, informatykiem, no bo wiecie normalnie państwo. Normalnie działały, funkcjonowały kompatybilnie. Przyjdzie taki informatyk, a tu burdel.
jakieś mędy, jakieś tam zagadywania, jakieś kontakty, ręce podają sobie. Zresztą widać, że to są mędy spod płotu. No, dlatego też jak dojechałam do, proszę Państwa, tego oszołu na Jubilerskiej, to też mówię i komentuję, że kiedyś jak był tam, no to przychodziły cyganki do restauracji takie bogate, a inne chodziły po płocie. Zebrały. No. Był żart, była, proszę Państwa, restauracja, była kawiarnia, był Sphinx, Nescafé, restauracja kultowa, a potem zrobili dziadostwo, bo zrobili potem Real. Po co tu w Polsce komu potrzebny jest Real? A z Realu zrobili, proszę Państwa, teraz oszą. Czy to nie jest za często? I co z tego oszą, skoro ja chciałam kupić Biblię? Nie ma, no nie ma wyboru książek. Nie ma. Widziałam tam na żeraniu, tamtym, widziałam, 45 zł i już chciałam kupić Biblię. Ale się powstrzymałam, a tu nie ma, może ich ktoś się przyjadę tutaj, bo mam blisko. Zrobić swoistą białą księgę. Gdybyśmy pokazali, w jakim stanie my Państwo przejdziemy. Także tak robią, że są, proszę Państwa, jak usłyszą te dziady katolickie. Aha, to znaczy, że oni zemszy. Aha, to znaczy, że oni z kościoła katolickiego. A tu proszę bardzo, parafia Szembeka. No to Krzysiek Krupiński tam sobie jeździ. No i dobrze, i niech sobie jeździ. No i taką historię opowiada, że też pomagał księdzu jako ministrant katolicki, zbierał na tacę, ale że mu tylko 10 zł dało, a on sobie te 10 zł wziął, czyli przywłaszczył, to jak ksiądz powiedział, że on mu oddał, no to powiedział, że on mu odda i niech się wypcha i więcej mu nie przyjdzie tutaj, nie będzie usługiwał jako ministrant, bo jak ksiądz mu nie płaci, to on za darmo też nie chce. No, nie ma patriotów teraz, nie ma, wiecie Państwo, ludzi, którzy ładnie mówią w radiu. Matematyka, fizyka, polityka. Jak po Rumunii? Rumun to się może jeszcze nauczyć, kiedy polskiego języka. Czyli oni mogą robić, jak wiecie Państwo, inkognito. Ale jak się dowiedzą, że ktoś mówi, że oni są z tego kościoła, to przecież Warszawa kościelna na 95%. Ludzie się znają mniej więcej. A co z tego, że to 2,5 miliona i 3/4? Ja wiem, że ludzie przyjeżdżają do Warszawy, bo chcą być inkognito. Ludzie tutaj do Warszawy przyjeżdżają, bo chcą być mniej znani. No ale przepraszam bardzo, jednak się znają. Cały czas ci sami biedni jeżdżą do Biblioteki Narodowej, bo tam jest za darmo, a już tutaj w bibliotece uniwersyteckiej 10 zł. No ale to na całe 2 lata, no to co to jest 10 zł? Ale tam przychodzą męty, które wolą kupić 4, 5 piw jak po 2 zł. No to kupi sobie 5 piw za 10 zł. Poza tym, że to są trudnienia moim zdaniem, a poza tym wydaje mi się, że no, jednak trzeba by było odpracować, bo to, co się dostało od rodaków, bo w końcu są to wszystkie studia stacjonarne i takie będą, to coś się kombinuje na pierwszych latach, gdzie nie ma praktyki i tyle. No ale wydaje mi się, że trzeba to odpracować. No, trzeba. Teraz też wydają, wiecie Państwo, wyrok sądu też Krzysia mówił, że wiesz, zwędził płytę w Arkadii, w tym Empiku. Ja mówię, to ty chyba jakiś chory jesteś. 49 zł płyta. I ty ją odwędziłeś, żeby to jeszcze było gdzieś w Oszom, w jakimś wielkim sklepie, a to takie, ni to duże, ni to małe, ogryzek. Arkadia, proszę Państwa. No i ileś tam musiał odpracować? Nie wiem, to już chyba już odpracował. Bo jak nie, no to po prostu. No i to jest jakoś niesprawiedliwe dla narodu. No jakoś tego nie widzę, żeby ten człowiek wykształcony z pieniędzy narodu wyjeżdżał i już nigdy nie wracał, a stale lekarzy mało. No coś to nie tak jest.
Dobrze, to tego się też pomyśle. Jeśli idzie o pielęgniarki, to część dobrze zapłaci, to one nie będą wyjeżdżać, dużo zapłaci. Dobrze kombinują, dobrze kradną. Tak jak mówię, mieszanka, cygano, że do dziada dadów, nic nie robią, ochrony pełno, gadają, pieprzą głupoty, jak to jest wiosze na płocie, wiocha na płocie, to widać. No i co? No i kto jest winny? Oni są winni. Tam tylko jedna tej bibliotece narodowej, gdzie książki się przejmuje, numerki na komputer się wydaje. Tylko jedna miła kobieta czarnowłosa, pracowniczka, taka przyczusy fajna babeczka. Bardzo miła, bardzo sympatyczna. A tam taka jedna chuda dziaduwa siedzi, blondyna. O, coś tam na lewo, na prawo, coś. Jak tylko na nią spojrzeć, to jej się tam wszystko nie podoba. Wiesz, to też takie ofuka. Ludzie są niezadowoleni, bo nie ma atmosfery. Ludzie są niezadowoleni, bo nie ma klimatu, nie ma standardów ludzkich. No, biblioteka narodowa? To wcale się nie dziwię, że Janek Witek tam nie miał zamiaru przyjechać. Ale ja go nawet już molestuję. Tak mówię, słuchaj, no możesz siedzieć cały dzień. Ty tak lubisz tutaj w tym komputerze. Przecież tam masz wszystko, to chodzi. Ale teraz okazuje się, że wolno chodzi. Wszędzie wolno chodzi. Niestety, bieda. Nie ma tej pamięci komputer i koniec. No i facet przeklina. Kurwa Polska, że komputer. I wali tam, coś zaczął stukać, coś podrzucił, uderzył. To się ludzie boją obejrzeć nawet, bo zaraz poszedł wiązkę. No to ja przepraszam bardzo, czy to jest dobry klimat? No to ludzie są wściekli potem. A się tam ten dziad dziwi przy wydawaniu tych numerków, że ktoś rzucił numerkiem. No to przecież nie rzucił z 5 metrów, tylko po prostu rzucił mu pod nos, bo jak bez kolejki dodatkowo wchodzi jakaś bezczelna, no to przecież... Wiesz, i tu się nawarstwia, i klimat jest jak na wsi, no, na wsi, burdel, bazar, krzyczą, przeklinają, no, przyszedł ochroniarz po półtorej godziny, że tu ktoś przeklina, że tak na pan w tej bluzeczce paski przeklina, to, przeklina, no, on jechał tym samym tramwajem, tak, paski. Jak locha poleciał, a się zmyła. I kształcenia. Jeszcze dania szansę tym, którzy będą bez stażu, no bo potencjalnie ja bym, będąc dyrektorem na przykład szpitala, czy kierownikiem kliniki, wolał niż kogoś... Niestety to nie jest królestwo Boże, na razie nie ma, bo muszą być uporządkowane sprawy. Muszą... Wiadomo, co musi być. To już proszę do świadków Jehowy. Tu nie ma co cokać, nie ma co nokać, tylko sobie kupić Biblię. A teraz to widzicie Państwo, już i na dobrym świecie 40 nie ma. A więc kolejny element... Nie ma sklepu. To znaczy, jak nie ma sklepu, to nie ma i Biblii. A ksiądz w kościele sprzedaje Biblię, czasy. Naprawy i do takiego... Potem jak się pytać katolika, co to jest Pismo Święte, no to on to kojarzy z brewiarzem, kojarzy z książeczką do nabożeństwa. Ale mi kabaret, ale mi pomyłka jako orientacji. Także widzicie Państwo, no zawsze mówią, że w Warszawie jest największe hamstwo. A to można się przekonać na tych rzeczach najmniejszych, że w Warszawie zaocznie ceny podnoszą. A to można się przekonać na tych rzeczach najmniejszych, bo to widać. To dlatego Jezus mówił, że jeżeli nie będziecie miłować najmniejszych z braci, nie jesteście mnie godni, prawda? No właśnie, tak Jezus chodził do rzeczy i urodził się też jako najmniejszy, nawet ci katolicy to jego nasianku. Ja mówię hola, hola, przecież mówią, że Jezus mieszkał normalnie, że nie był bogaty, że nie był zamożny, ale rodzice mieli wszystko, co mu potrzebne było do życia, ale że do bajeczki potrzebny był sianeczko, bydełko, wiecie Państwo, no i te kolędy, żeby to brzmiało. I hulaj dusza piekła, nie ma dziady katolickie, szaleją, Jezuska na sianku ułożyli, a sami żrą Wigilię swą, proszę Pani. Jakie smaczne, jakie dobre musi być. O!
Ale co oblizać? O, proszę Państwa, Królestwo Boże to nie jest pokarm, nie jest napój. I więc wczoraj tutaj był u mnie ten Michałek. No i tam nie wiem, czy to ta dopia Maciąg dzwoniła Mohedowa. I ona mówi, że w piątek mięsa się nie je. No to chyba on jest dorosły, to chyba on wybiera, co on ma jeść, to mięso. Jemu potem mówię, że słuchaj Michałku, Królestwo Boże to w ogóle nie jest pokarm, nie jest napój. Ale jak jesteś głodny, to możesz mięso dzisiaj zjeść. Mówię, a jak to się tej Moherowej, tej Zośce nie podoba, no to niech idzie do adwentystów, to lepiej usłyszy. Żeby nie jadła świniny, żeby nie jadła golonki, żeby nie jadła tego, nie jadła tamtego. To będzie lepiej. Jeszcze o papieżu usłyszy. Także to, co tutaj te wykłady, proszę Państwa, dawałyśmy o Piotrze, to jest mały prysz. Adwentyści dnia siódmego tak ten temat mają rozpracowany, że to wtedy, kiedy Jezus przyszedł, pojawił się w okolicy Cezarei Filipowej, no to, że to wcale tam nie chodziło o Piotra jako o następcę Jezusa Chrystusa, czyli Jego. Jezus nie szykował się na to, że ktoś Jego tutaj miałby zastąpić. Dlatego od razu mówił, a za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Prawda? Nie powiedział Jezusa, tylko Syna. No to, że za jakiegoś tam proroków, za Eliasza, czyli taka mętna wiedza, jaka jest i dzisiaj już tych cyganów, że do dziadogadów. A do kłótni to są pierwsi, prawda? Do kombinowania, do salcesonowania, do różnych takich podłości, żeby siebie tak wywielić, a Jezusa za Belzebuba, za pijaka, za łajdaka, za kogoś najgorszego, no bo jak się urodził na sianku, biedna rodzina, no to pewnie jakaś taka rodzina cygańska, wiecie Państwo, odnosząc to do naszego, czy XX wieku, czy XXI wieku, nie jesteśmy pierwszej młodości przecież i zaliczyliśmy XX wiek i XXI. No to oni specjalnie ośmieszali postacie święte. I dlatego też ten apokryf przez swe święte zmartwychwstanie, który opowiada o tym, że Jezus Chrystus wodę w płaszczu nosił, no to było to ośmieszanie. Literatura tak wyjaśnia, filologia polska, jak pójdziesz, to się dowiesz więcej, bo tam się wtedy tłumaczy na temat apokryfów. Ile tych apokryfów było? Całe morze. Że apokryf ogólnie ośmieszał postaci biblijne święte, no, przez swe święte zmartwychwstanie. A taki święty, jak wyruszał w teren, to najpierw był wyśmiany, obśmiany przez podwórko, z którego pochodzi. No, dlatego ja mówię, że niektórzy jadą do Warszawy. No jadą do Warszawy, bo czują się tutaj, nie zna. A to wiecie Państwo, no jak Karczewa pochodzi, no to w Karczewie prędzej zna, a w Warszawie nie zna, ale też okazuje się, że ludzie się znają i sobie dokuczają, proszę Państwa, plują na siebie. No i teraz tak się dowiedzą, że oni są zewsze, jako ci katolicy, to oni się wtedy za nos trzymają, za usta się trzyma, za oko. Wtedy się wstydzi, że dotknęłaś tego czułego miejsca pięty Achillesa. Ona się wtedy katolicka wytraszyła. No dlaczego chcą te religie zniszczyć? Dlaczego? No dlaczego? Nie należy marnotrawić pieniędzy, ale należy myśleć przede wszystkim o pacjencie, o diagnostyce, którą chcemy przeprowadzić, a dopiero w drugiej kolejności myśleć o kwestiach finansowych. A czasami te limity stłamszają i powodują, że ktoś odwraca tą kolejność, czego nie powinno być. Właśnie, dziękuję bardzo i pozdrawiamy. Właśnie, odwraca tę kolejność. Trzeba wrócić do tego czasu, mają monitoring, mają nagranie. Jak facet przeklina te 2 godziny, nikt nie, ja tam siedziałam te 4, potem 2 godziny nikt nie przychodził. A potem przyszedł delikatnie uwagę, że właśnie przepraszam bardzo, to takie mędy to nie powinny w ogóle do biblioteki przychodzić, a tacy ochroniarze to nie powinni w ogóle w Bibliotece Narodowej pracować. Jest ochrona w tunelach, w przejściach. Proszę bardzo,
no, pracy nie brakuje tutaj w Polsce, a do roboty mogą przyjąć w konkursie kogoś innego. Natomiast tam przy tym desk, gdzie się wydaje książki, gdzie się wydaje numerki, mówię, tylko jedna czarnowłosa, moja kochana Bulpeczykowa, jest moja znajoma, bardzo miła. A to są załzy, taka, mówię jeszcze raz, taka stara, jakaś taka siwa, taka blond siwa, tak mocno siedząca, coś jej źle, coś, a czy są ze słuchawka? Nie ma, a ze, takie niezadowolone i takie oceniające, krytykujące. To tak nie jest, myślę, że sobie to myślałem do wieczora. Tylko jest pytanie, czy to w ogóle o to chodzi. Ja myślę, że opowiadanie, jak jest źle, no nie rozwiązuje problemu tego, który byśmy się wszyscy znaleźli. Ale teraz jest pytanie, no gdzie jest nasze chrześcijaństwo? Gdzie jest nasza nadzieja chrześcijańska? Jak my ją realizujemy? Ja myślę, że po prostu zwyczajnie, tak jak ojciec dyrektor mówi, wystarczy, że pójdziesz do sąsiadki. Wystarczy, że ci, których widziałem, zwał... Gdzie jest nasze chrześcijaństwo? Nie ma chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to było w pierwszym wieku naszej ery. Przez apostołów zapowiedziane było odstępstwo. No to chyba nie ma chrześcijaństwa. Dowiedział się. No i ludzie nie chodzą do kościoła. Tu jeden dzwonił, mówił do Radia Maryja, że on nie jest katolikiem i raczej nie zanosi się. Ale ludzie są zamożni. No to więc słuchają też i Radia Maryja. No to więc dlatego też dzwonią też do Radia Maryja. Nie wyborać prezydenta, który został też powiedział w tej audycji, ja też nie bardzo dowierzałem, że ten obecny prezydent może nie wygrać. Więc co to wszystko znaczy? Że jednak nie tylko nasze rozumki, tak powiem krótko, ale jednak jest ta siła i Duch Święty, który działa. I tak mówię, wystarczy ci, którzy stali pod jasną górą. Niech idą do sąsiadów, niech się nie obawiają, niech powiedzą, że ma być zmiana. Że dalej tak już nie pojedziemy. Człowiek odwołuje do istnienia Pana Boga, do Jego czynnej mocy, Jego Ducha Świętego, ale to nie widzi reprezentantów tego Pana Boga na ziemi, no bo mówiłam, wąska droga. Dlatego, że jak była sytuacja w Stoczni Gdańskiej, powiedział robotnik bardzo jasno, ja mogę pracować za miskę zupy, tylko nie chcę, żeby mnie dalej oszukiwano. I wszystko jest bardzo fajnie, bo nie chcemy dalej oszukiwani. Niech sobie wszyscy z panią premier odejdą. Wszystko tanie. Makaron to, co kupisz za 90 parę groszy. I Anita dzisiaj do mnie dzwoni, bo jestem w bibliotece. Nie pojedziemy na kiełbaski do Tesco Spektra. Nawet się nie odzywałam, bo przecież nie wybieram się na żadną wolę do Tesco Spektra, bo chciałam pojechać tutaj do tego Oszą, tu gdzie jest ta wiocha na płocie, na Jubilerski, przecież to są tutaj naprawdę południe nasze te tereny, nam bliskie. No ale, że to było już dosłownie za 10:10 w nocy i patrzę, że tej Biblii nie ma, a pytać się to nie ma co, bo te pracowniczki to one nic nigdy nie wiedzą, one tylko układają w ciągu dnia produkty, no to już jest coraz lepsze Tesco Extra, bo one w nocy układają produkty, a w dzień to ty powinnaś wiedzieć i ludzi informować, sprzedawać. Ale to nie jest dobry sklep. Już jako trzeci też nie jest dobry sklep, proszę Państwa. No nie wiem. Chciałam się spytać tego ochroniarza, bo on tam szedł od tamtej strony. Jak tam teraz? Lepiej czy gorzej? Ale już... On się uśmiechnął. Skoro nam się coś nie podoba, skoro uważamy, że choćby w tej jednej dziedzinie, w ochronie zdrowia, to wszystko nie jest tak, jak powinno być, no to wyciągnijmy z tego wnioski i powiedzmy zaraz. No, jest minister, jest premier. Jeżeli po prostu ludzie sobie lekceważą, bo są jako świnie, wiecie państwo, świnie to faceta zagryzły, jak wszedł do chleba, dać im żyć. No to tym facetem był Jezus Chrystus. I one po prostu chciały się nażyć, a zrób taki cud, no jaka jest wiedza, jakie jest nastawienie? Żadne, świnie.
całej marki. No i co z tego, że ona się kształci na stomatologa? Co z tego, że ta się na to kształci? A nawet, wiecie Państwo, jak znam tych kolegów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy z tych katolickich uczelni, nie ma w programie Biblii. Nie ma. Ten Mirosławski Łącz też w Lublinie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak się uczył, to przecież dawno to było, 30 parę lat temu, 35 może, ja wiem, dawno, ale mu sprzedałam Biblię, bo tu na Nowym Świecie 40 było brytyjskie i zagraniczne towarzystwa biblijne. Ale jeżeli tu Warszawa to jedna wielka wiocha polska, katolicka pod Bałtykiem, no to gdzie tutaj brytyjskie towarzystwo biblijne będzie, skoro tutaj do tej Brytanii Wielkiej jest bardzo daleko? No bo do Londynu jest bardzo daleko w sumie, prawda? Skoro Warszawa jest tu tylko, że nie nad morzem, a pod morzem i to daleko i nad Wisłą, prawda? Pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. No, jakaś informowała mnie, że Bóg to nie ma imienia. A jeżeli wiemy, że nie funkcjonuje, to przekonujmy wszystkich dookoła. Słuchajcie, no skoro nie funkcjonuje, no to dokonajmy odpowiedni wyrok. Można tutaj powiedzieć, jak pięknie można porozmawiać. No ale jeżeli Moherowa się uprze, że Bóg nie ma imienia, no to co to, jak to zrozumieć w psalmie? A czy wiesz, jakie jest jego imię? A czy wiesz? Przecież wiadomo, że jeżeli 7000 razy, proszę Państwa, imię Boże występuje w Biblii, no to chyba jest to coś pięknego, żeby, prawda, właśnie taką Biblię kupić z podpisem nawet księdza waszego Wolniewicza, no bo kiedyś to podpisywał proszę Państwa, i ale te przekłady, tak jak napisałam w Google, przekłady Biblii Tysiąclecia samej Pisma Świętego były różne. Na przykład był taki przekład, czwarte wydanie, to tam ze dwa razy tylko było może imię Jahwe. A w przekładzie drugim Biblii Tysiąclecia, trzecie i czwarte u katolików jest bardzo złe, wydaje. A w drugim przekładzie to było 7000 razy. No i teraz znowu katolicy wprowadzili imię Boże Jahwe. No ja nie wiem, czyli na swoje nieszczęście, bo się ludzie ockną. Kto to im to ukrywa, kto to im chowa przed nimi rzeczy święte i potem jeszcze łaskę robi, że objawia. Przecież imię Jahwe, Jehowa, to jest bardzo znana rzecz. Niemcy na monecie, napisy na ścianie, nazwy geograficzne. Właśnie, że nazwy imion hebrajskich zawierają cząstkę imienia Bożego Jahwe. No, także babka będzie wściekła, coś tam odpisze, ja jej wtedy to powiem, że to jest bardzo miły temat, proszę Państwa. Dla Świadków Jehowy to jest bardzo miły temat, nawet może i dla dzieci. A tylko to jest, proszę Państwa, jako kij mrowisko moherowym i oczywiście sytuacja to taka chatowa, że podcinają sobie gałąź, na której siedzą, bo ludzie, którzy wcale w Boga nie wierzą, którzy nie są ani katolikami, ani nikim, dzwonią do Radia Maryja i mogą tu księdzu dać zaraz wykład, a ksiądz oczywiście wyłączy. Także widzicie Państwo, na śmiechu, na wydechu, sami sobie podcinają gałąź, na której siedzą. I precyzyjnie moglibyśmy to zmodyfikować, ale po pierwsze, no jednak część osób przechodzi co roku na emeryturę, również stomatologów i te ubytki trzeba uzupełnić. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście trzeba znaleźć sposób jakieś rozwiązania. Janek Witek mówił wyraźnie, że wypieprzyli, proszę Państwa, stomatologów ze szkół. No ja nie wiem, bo to teraz to trzeba płacić, prawda? Czy jeżeli to jest na ubezpieczenie, no to i tak na jedno wychodzi. Ale matki bogatsze, czy bogatsi rodzice zapłacą za stomatologa. To będzie doradca ministrowi. No ale Janek Witek narzekał strasznie i miał rację. A gdzie ci stomatolodzy?
Pełno bezdomnych, no to co mamy się dziwić, proszę Państwa, że po Bibliotece Narodowej pełno kliki, ręce sobie podają, przecież to widać, że to są bezdomni. Jeszcze tak się zachowują, to przecież wiadomo, że to są bezdomni, ale to nie o to chodzi, że to są bezdomni, to jest źle, tylko że bezdomni też powinni się zachować. I tutaj czy to jest na obiedzie u kapucynów, czy gdzieś noclegownia, nie wpuszczą po wizję. Interwencji chirurga szczękowego. Termin jest koniec sierpnia. W dużym mieście akademickim problem. W Polsce termin koniec sierpnia na interwencję chirurga szczękowego. Wszędzie arogancja, bo jak cudy diabła, to jakże miałoby być inaczej? Jezus powiedział do faryzeuszy, do przywódców religijnych z pierwszego wieku ówczesnych, bo tu szukamy chrześcijaństwa, że naszym ojcem jest diabeł, szatan, diabeł. No do faryzeuszy, do saduceuszy, to jak pójdziesz do księdza katolickiego, to możesz z nim porozmawiać. No to on ciebie wyłączy, to on ciebie wyprosi, no bo ksiądz będzie czuł się obrażony, prawda? On ciebie wyprosi, a ty jako ta postać gorliwa, która nie ma doświadczenia w głoszeniu, ale która dopiero co może od świadków Jehowy dowiedziała się, prawdy poznała, to będzie tak zdeterminowana, że będzie chciała pójść do księdza, który to ksiądz wyprosi, wygoni. No, tak jak dziad szmatą z kościoła katolickiego. No, także tak jest u nich, proszę Państwa. To jest temat dzisiejszego dnia, proszę Państwa. No niestety, czy Praga Północ, czy Praga Południe, to jest jedna i ta sama mieszanka. Cyganoszy do dziadogadów w Polsce. Cyganoszy do dziadogadów w Warszawie, gdzie cyganka spokojnie sobie prosi o pieniądze przy słupku pod uniwersamem teraz z kolei. Bo teraz odejdźmy troszeczkę od tych złotych tarasów, gdzie pod słupkiem stoją świadkowie Jehowy obok gitary, świadkowie Jehowy z Biblią, z Pismem Świętym, ze strażnicą, z przebudźcie się, co dla tych cyganoszy do dziadogadów, gdy przechodzą, jest obrazą, bo plują, kaszlą, powarkują, pochrumkują i zgrzytają na nich zębami. No tak dokładnie jak na Szczepana dokładnie. Zgrzytali zębami. Natomiast jeszcze raz ta sama sytuacja tutaj w katolickiej Polsce, a się objawia na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Być może właśnie i dlatego ten Jezus Chrystus drugi raz się wcale nie objawił, proszę Państwa, w żadnej Polsce, tylko w Ameryce, w USA. I stąd Mormoni tu przyjechali. Oczywiście, że Świadkowie Jehowy wcześniej tu przyjechali do Polski. W roku 1905 od strony Gdańska pojawili się, objawili się misjonarze Świadków Jehowy, pionierzy, misjonarze. I poczęli głosić. A potem Mormoni się pojawili. Ale przecież katolicy nie będą czytać ani Pisma Świętego, ani Księgi Mormona. To z Mormonami będą udawać, że rozmawiają, tak jak wcześniej udawali ze Świadkami Jehowy, że rozmawiają. A teraz to już rozmawiać się rozmawia, bo teraz wiecie Państwo, właśnie poznaliśmy, będę fortuną tego południa, to będę wcześniej. Czyli gdzie studiowaliście? W Krakowie na Akademii Wyszłej. Czyli nie taki bardziej tradycyjny kierunek, czyli pierwszy wydział do zajęć katolickich, ale w Krakowie. Różna aktywność kilku ładnych lat. Czy poszedłeś od razu na wydział jazzowy? Tak, jak najbardziej. Czyli rozumiem, że ten umiłowanie do jazzu wykształciło się u Ciebie bardzo wcześnie. Nie widzicie Państwo, dzisiaj mamy taki jak to mówią, cygański dzień, chociaż jak ktoś się ocknie, to szybko zorientuje się, że szybciutko się zmieniło. Cyganka tu pod uniwersamem żebrze papierosów dwóch. Najpierw jednego, potem drugiego zagada. Porozmawia, no prawie jak Świadkowie Jehowy. Klasycznie. Super. Natomiast no, katoliczki poleciały do Ameryki kraść majtki, że twarze to były we wszystkich gazetach w całym świecie. Nie tylko tu w Polsce, nie tylko tam w Ameryce, ale były w całym świecie. Także wiecie Państwo, sytuacje są teraz patowe, narodowe. No, narodowe.
No, że teraz wiecie Państwo, już jak będziesz się tak dużo uczyć, to Ci to nic nie da, bo Ciebie do pracy nie przyjmą. Tutaj Janek Witek też miał problemy z pracą. Dlaczego? Bo za dużo tych ludzi tam idzie. I po prostu, jak jesteś o 5 lat już za stara, no to przegapią Ciebie. No, a nie ma miłości, nie ma zrozumienia, nie ma ducha takiego, jaki był w pierwszym wieku naszej ery. I tutaj poza tym nie jest Anglia, Ameryka, Białystok. Poza tym tu w Warszawie nie jest żaden Kraków, nie ma kultury. Tu w Warszawie nie jest żaden Gdańsk i tu nie jest diecezja też białostocko-gdańska. Także skoro nie jest tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie żadna Anglo-Ameryka Białystok, to tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików ani świadków Jehowy. A jak to jest, to szczątkowe, wąska droga. Niewielu przyjeżdżają z Anglo-Ameryki Białystoku do Warszawy, poświęcają się, żeby tam koło Złotych Teraz Słupek, gdzie tam dojechałam dzisiaj do centralnego z niepodległości 213, dojechałam dzisiaj tramwajem, zdaje się, że 31 czy jak. I tam jechał ten facet w paski bluzeczka. On może usłyszał w szatni, ja mówię, to jak to panowie zareagowaliście, że za późno? Ja mówię, za późno. Ludzie są rozsierdzeni, ludzie są zdenerwowani, zdeterminowani coś powiedzieć wam. No. I będą dzwonić, będą mówić, jeszcze jest poniedziałek. A że teraz tam ani dyrektora, ani nic. No, to co to da? Nic to nie da. Tak, boją się. Gdzie ochroniarze boją się, bo się Państwo stracą pracę. No po prostu chodzimy na koncerty, chowanie nagrań, które tam w ojcu również właśnie na domu od samego początku. Coś tam straci plan. Można tak powiedzieć, że nawet każdy, który zadają w kuchunkach, nie wiem, tyle, tak, to już należą na tego nagrania. A to pianista ma takich swoich guru, którzy wyczytali jakieś tam obszary, co sobie ważne. No mam wiele, na samym początku, no to właśnie był to Herbie Hancock. Ktoś tam no, zaczyna. Także widzicie Państwo, gdzie jesteśmy, w jakim kraju żyjemy, kraj trzeciego świata, więziennictwo, dziadostwo, kumoterstwo, mafie tych żebraków, mafie dziadów, oszukiwanie, kręcenie, kłamanie, proszę Państwa. No niestety, to jest taki kraj, dlatego ludzie uciekają, proszę Państwa, do Wielkiej Brytanii za pracą, uciekają do Niemiec, uciekają tam, gdzie się da, gdzie najtaniej pojechać i nie wracają i tu się w Polsce wykształcą za darmo, jak to ta Alicja Socha mówi, że dziaduki za darmo się pokształcą i potem szpanują. Także jak pojadą za granicę, to zobaczą, jak to trzeba ciężko pracować. No studia studiami, bo to wiadomo, że to trzeba być lepiej wykształconą osobą. Wszystko to powoje, no możemy od początku zacząć. Tak, możemy, to świetnie. Także widzicie Państwo, dziady katolickie Warszawa, że nawet cyganki dają przykład, proszę Państwa, jakiejś kultury, jakiegoś obycia, żeby przynajmniej nie kraść, no, prywatnych rzeczy. Trzeba sobie pojechać do Oszą, tam jakieś takie coś, jak państwowe było kiedyś, bo myślą, że jeszcze tu jest jakieś państwowe, to Janek Witek tej Lidce Lipskiej tłumaczy, ty wariatko, mówi, ty nic nie załatwisz, żadnej firmy nie załatwisz, bo to teraz to już nie jest to samo, co było. Teraz nie ma po prostu możliwości. Do pracy nie przyjmują ludzie, nie wypracują renty, nie wypracują nic. Jest coraz gorzej. Myślałeś, że ktoś ci coś da? Z strony, no, skoro ktoś ma wątpliwości, to żeby odpowiednio były certyfikowane, albo wszystkie laboratoria, według mnie są, ale no... Radio, koniecznie. ...wątpliwości czasami.
a z drugiej strony, aby te dane no, były w systemie, który cały czas jeszcze nie został powołany i cały czas jego datę wejścia w życie przesuwa się, przesuwa w kolejne lata. To jest coś, co z pewnością należy zrealizować. Właśnie, dziękuję panu, a ten inne aspekty, no to już będą miał wnikać. Podatki zajmiemy się kiedy indziej może. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maria, bardzo prosimy. Szczęście Boże. Szczęście Boże, witam. Maria Pomorskiego. Proszę bardzo, pani Maria, słuchamy panią. No właśnie, zadzwoniłam odruchowo po tej wypowiedzi Kościsze Radziwowskiej. Po wypowiedzi pana doktora, nie panie doktorze, ja jestem lekarzem, 45 lat praktyki, naprawdę nie system elektroniczny, nie zaczynajmy od tego, bo znowu zapędzimy się nie w ten kanał. No jak można mówić, że teraz system elektroniczny na ten cały baragę, to przecież dopiero sobie się dajcie. Przepraszam bardzo, ale się zdenerwowałam. I chcę powiedzieć, że to jest wszystko proste, tylko brakuje dobrej woli. Po prostu jeżeli platforma, jeżeli przez 8 lat odwracono wszystko do góry nogami, panie doktorze, no to przecież pan chyba sam widział, co się działo. To trzeba przywrócić pozycję, czyli z powrotem odwrócić i będzie wszystko dobrze. O czym my mówimy? Elektroniczny system. Dziękuję bardzo, zdenerwowałam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę się nie zdenerwować, proszę się uspokoić. Ja twierdzę, że jest to jeden z elementów dodatkowych, no bo jeżeli jest tworzona kolejka i ktoś, no pacjenci chcieliby mieć pełną jasność, gdzie jest taka długa, pełną przejrzystość, taki system to umożliwia. Ja jako radiolog czasami trafiają do mnie zdjęcia czy badania. Nie mam wglądu z automatu, chyba że to jest akurat system, w tym systemie komputerowym, w tej samej placówce służby zdrowia, nie mam wglądu w poprzednie badania. To są rzeczy, które są podstawą sprawą, a pacjenci nie zawsze są na tyle też przygotowani, na tyle też samodzielni, bo to czasami dotyczy też osób starszych, aby czyni wszystko, co jest potrzebne. Czasami ktoś coś zgubi, czasami czegoś brakuje. Jeżeli znamy dobrze pomagać, to ważnym elementem jest mieć pełen wzgląd, oczywiście z szacunkiem dla pacjenta, dla tajności tych danych. Są dokumentacje, które oczywiście umożliwia, może być także kluczem i dostępu i także to upoważnienie daje nam ten pacjent. Natomiast w ten sposób rozumiemy, ten system jest potrzebny. No, podano przykład, o którym mówił pan, gdzie pracownikowi w poniedziałek wykonuje się badanie, które jest potrzebne dla medycyny pracy, a za tydzień czy za miesiąc wykonuje się inne badanie gdzie indziej, powtarzając to samo. No, warto byłoby to jednak jakoś koordynować. No to innego chyba systemu koordynacji nie ma, no ale też szanuję zdanie pani doktor. Tak, no i poza tym też powoli już bierzemy do końca, ale może podsumowanie to też będzie takim elementem, że tutaj nie ma mowy jakiejś czarodziejskiej mocy, którą ma PiS, czy minister zdrowia PiS-u, tylko po prostu pakiet rozwiązań, które jest już omówione, w jakimś sensie początek już był sprawdzony. No nie ma tutaj żadnego, nie można się po Polsce opowiadać jakimś tam ludziom, prawda, bajeczki. Tylko jest stan dosyć poważny, ale da się jeszcze go wyprowadzić na prosto, tak można powiedzieć, no bo zawodowcy, no, którzy powiemy, że stan jest w końcu się do góry nogami wszystko zrobiła i trzeba to z powrotem postawić na nogi. Przeczcie państwo. To przez te ostatnie 8 lat ten pacjent podupadł bardzo na zdrowiu. Ani dobrze go nie zdiagnozowano, ani go dobrze nie leczono i ten pacjent jest w gorszym stanie zdrowia niż był kiedyś. Tak. My mamy determinację i pomysł, jak tego pacjenta wyleczyć, chociaż oczywiście ten proces leczenia będzie trochę trwał. Ale pierwsza sprawa, o której należałoby w ogóle rozpocząć, to dla nas to jest
ta zasadnicza różnica, pacjent będzie w centrum systemu. To nie jest tak, jak obecnie, że pacjent jest elementem systemu, czy jest jego dodatkiem, czy jest trybem w tym systemie, a centrum jest ekonomia. Dla nas centrum systemu będzie pacjent. Kopacz. Jego problemy, to co kiedyś się mówiło, że pacjent ma pójść za pacjentem, rozumiejąc, że ten pacjent będzie najważniejszy, to my chcemy do tego, że pacjent jest najważniejszy, powrócić. I do przeświadczenia i realizacji tego przeświadczenia, że to jest służba zdrowia. Jest to pewne posłannictwo, pewna misja i to są im zawody medyczne, są zawodami szczególnymi. Nareszcie, że dobry i goli. Z tego, że pacjent jest centrum systemu i że nie ekonomia jest najważniejsza i do tego dołożymy i chęć rządu, że zdrowie Polaków jest jednym z priorytetów rządu, to już dalej te wszystkie inne elementy pomału się poukładają. Poukładają się, czyli poukłada się kwestie finansów, szkolenie i kształcenia, organizacji ochrony zdrowia na różnym poziomie, czy to szpitali, czy to ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czy też podstawy opieki zdrowotnej, właściwej proporcji między tym wszystkim. Tym, że, tak jak powiedziałem... A widzicie Państwo, Lidia Lipska, ile ona powiedziała, musiała się nachodzić do tego szpitala, do centrum stomatologii. Ile ona musiała się nachodzić, żeby te wszystkie zęby swoje wyrwać i sztuczną szczękę wstawić. O. I tak, i zrobiła w konia wszystkie, ale musiała się tam tak długo nachodzić, żeby tę sztuczną szczękę wstawić. No to trzeba było wymierzyć, A teraz na szczęście. W różnych firmach, proszę Państwa, jest zapotrzebowanie na szczękę bez zębów. Nawet Langstrom też gdzieś tak malują tymi rudymi kucami. Langstrom, że tam jednego zęba nie ma i to tak fajnie wygląda, wiecie Państwo. Upozorowana do wampira, wampirki. No, że ma was gdzieś jako oszustów krętaczy, że nawet ukraściliście Langstrom, złotą torbę, wielką z dukatami. Ja to sobie odbiorę. Trzeba dostać 100% tak jak było i jest okej. Okay. Tak jak powiedziałem, oburzam się podwójnie, bo drugim elementem, drugą częścią tego jest myślenie takie czysto. Takie myślenie jest patologiczne, że jak starsza babcia umiera, to zaraz zakonnice z kościoła lecą po spadek, prawda? A to zaraz, hola, to trzeba było być z tą babcią i jej pomagać. 3-5 lat, no nie wiem. No, a jak nie zakonnice, to zaraz spółdzielnia sław leci. Ona sławna na cały świat będzie, proszę Państwa. Spółdzielnia sław. No, mówiła mi cieciowa na ogródku, że już tak się połasili na mieszkanie tu po Janku Witku, że już chcieli przejąć mieszkanie. Niestety, mieszkanie jest prywatne, mieszkanie jest własnościowe i ten, kto tutaj mieszkał, to mieszkał będzie, bo ma klucze. A jak oni nie mieszkali, to niech się pocałują w nos. Po nosie ewentualnie niech się podrapią, albo po ustach, albo po oku, po czole, po łbie niech się sobie moherowe podrapią na ulicy, w szkole, albo w spółdzielni sław. Natomiast świadkowie Jehowy, to jak się podrapać, to wiedzą, że mogą tylko w domu, bo tego wymaga kultura. Natomiast te katoliczki moherowe, jak tu wyjdą tego 2,5 miliona i 3/4 na Warszawę całą, to będą pokasływać, pochrunkiwać, pobrechiwać, po łbie się drapać, pod pachami. No to już, ja to rozumiem, że w nosie się można czasem podrapać, wsadzić palec. Proszę Państwa,
ucha do nosa. Dlaczego? Dlatego, że może być coś zablokowane fluki i trzeba to udrożnić, żeby kichnąć, żeby prychnąć, żeby przeszło. A po łbie to nie ma co się drapać, proszę Państwa, zwłaszcza i zważywszy, że taka moherowa sobie pójdzie do sklepu i będzie chciała kupić chleb albo bułki, prawda? No bo chleb to ona może wyżebrać, sobie pod kościołem dają, a bułki to będzie musiała sobie kupić, bo uboni pratrów, czy na, gdzieś tam pod kościołem, nie dadzą zbyt chętnie bułek, bo prędzej chleb. Od tego, o czym powiedziałam. Mam, także widzicie Państwo, bardzo dzisiaj oberwało się w Warszawie tej Bibliotece Narodowej, bo no niestety kiepściuchno, burdel. I to któryś raz takie, że dziadka do gada, że wrak do żebraka, że im wszystkim prostym zewsząd męca, kiedy czas przyjdzie na ich katolickiego księdza, kiedy chodząc nocki przewraca, a to tak ręki dał, a to tłustej kąpy masa, wnet masz urzędnika z niego, choć tego nie trzeba tego. Niedźwiedź się kopie w rogu, nim nie dodasz tylko Bogu, potem bieg po kolędzie, w każdym kącie swoich wejść, a na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku, dar. Także widzicie Państwo, wyjątki selekcyjne z Mikołaja Doświadczyńskiego w przypadku. Także proszę się skoncentrować raczej na Biblii, kupić sobie Pismo Święte, kupić sobie Biblię i będzie ok. Bo Biblia jest. Chciałam też tutaj Boszą kupić kartę, ale co, jakieś takie podniesione ceny, zobaczymy jutro gdzie indziej, bo oni tutaj chcą, wiecie Państwo, nabrać klientów, nabrać. W realu były tanie karty, teraz ja widzę, że są o te 15 zł droższe. Zobaczymy jutro padalsze, gdzie indziej. No wiecie Państwo, tutaj naprawdę u tych cyganów to zawsze było w tym sklepie dziwnie. To był najpierw rząd, tak jak mówię, to tam zawsze ten sklep był taki zawalony, rzeczywiście jak u cyganów, to nasza szafa, która gra, jest bardzo sprecyzowana, uporządkowana, konkretna, precyzyjnie. No, natomiast tam w tym sklepie zawsze było tak nawalone. No, że w końcu się poprawił nawet Kerfurek Wileński, tam jak się do Anglo-Ameryki Białystok przez Szwedzką, przez Marki wyjeżdża, tam porządek się zrobił, bo tam sklep poszerzyli, a tutaj nie mają gdzie, pudło było takie, jakie pudło i jest, to nie mają gdzie poszerzyć w realu na Jubilerski, to znaczy już teraz w tym oszoł na Jubilerskiej. No, ale tamten sklep sobie jakoś da radę, ciasny jest. Tamta jedna toaleta, prawda, jedna toaleta, w tym oszą na Jubilerskiej jedna toaleta, ale jakoś sobie dają radę, bo wiecie Państwo, mężczyźni to tam szybko, a w końcu w sklepie to nie ma co się koncentrować na toalecie, tylko w sklepie trzeba się koncentrować na produktach, które codziennie ceny mogą być podnoszone. Natomiast Kerfurków dzisiaj nie. Kerfurki to były 14, 15, 16, 17 było Tesco Extra, a dzisiaj to wiecie Państwo o show, co tam nawalone ze wszą. No. Także no nic ciekawego w Biblii, nie znalazłam Biblii w Oszą na Jubilerskiej, tu gdzie jest ta praska, z kolei wiocha na płocie. Nie było Biblii. Biblii, może jutro ją zobaczę, nie wiem. Może wyniosą za pleca, bo przecież jak 45 zł Biblia wielka, 7000 razy imię Jahwe, no to jest te jak za darmo. Witam Olka bardzo serdecznie i pana doktora i wszystkich sobie słuchaczy. Proszę Państwa, zacznę takim elementem na początku i skończę tym samym. Wiemy, że jest bardzo dużo tragicznych spraw w sprawie służby zdrowia, więc mamy możliwości w tej chwili. Możliwość jest w październiku zaznaczyć i ten. Także widzicie Państwo, dzisiaj się skoncentrowałam na tym oszą, ale to wiecie, to nie jest oszą. To, że nazwa, wiecie Państwo, wybór książek bardzo mały. No, chciałam jechać jeszcze raz dzisiaj do Tesco Extra, bo nawet mnie zapraszał, ale no.
po prostu są te sprawy. No, w nocy to się inaczej, wiecie Państwo, dokonuje zakupów. Tak, no bo to wiecie Państwo, na prędce, a w dzień to nie za bardzo jest czas. Gdy człowiek jest zajęty literaturą, jest zajęty komputerem, internetem. 5 zł i 4 grosze. Wiadomo, że są to pieniądze, które mogą tylko ewentualnie przyjąć 60-latki, którym brakuje 2 lata do emerytury, 60-latki, którym brakuje 2 lata emerytury, 5 lat do emerytury, 7 lat do emerytury, zgodnie oczywiście z tą fatalną, tragiczną ostatnią ustawą. Mam nadzieję, że ona jak najszybciej zniknie. O co chodzi? Te kobiety są po prostu tak chore niekiedy i tak zmęczone. A przede wszystkim, no, ja wiem, no to nie jest tak z powołania, że tak powiem, opiekunka do chorej przychodzi i pomaga. Nie, to nie jest taka prawda. Są osoby, które są rzeczywiście z pasją, przychodzą, gotują, sprzątają i tak dalej. Natomiast chodzi mi o jedną jeszcze bardzo ważną sprawę, że te chore, te kobiety po prostu nie mają badania lekarskiego, są wprowadzane właśnie w taki sposób do środowiska, nie mają badania lekarskiego, nie mają szkolenia, nie mają później urlopu po roku czasu i one są przyjmowane tak jakby z ulicy. Ja wiem, że kiedyś tam 14 punktów wypisałam na ten temat, to może kiedyś będzie nagłośnione. Także widzicie Państwo, jest gorzej niż źle. Mówię, dotykam tylko tego tematu. Ja rozumiem tego.